Szczęść Boże! Zakończyliśmy szczególny etap w budowie naszego parafialnego domu kultury i oświaty. Przed nami prace wykończeniowe w budynku, a w dalszej kolejności remont kościoła. To wielkie dzieło, które powstaje dzięki Waszej życzliwości i ofiarności i dzisiaj z całego serca chciałem Wam za to podziękować. Sierpnia 2018 rok. Tak wyglądały początki budowy. Zaczęliśmy 4 lata temu, a jesteśmy już na takim etapie, jaki chciałem Wam pokazać. Dzięki Waszej pomocy sporo jest zrobione. Jak widzicie, pomalowane ściany. Wykonujemy instalacje. Coraz bardziej widoczne jest zakończenie tych prac. Budynek zaprojektowała firma PS127, Psalm 127. Jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą. Pan Jarosław Targoński i Pan Jan Zienkiewicz. Budowę prowadzi, buduje, stawia mury Pan Robert Wójcik i jego ekipa. Pracę, całość prac nadzoruje Pan Marcin Budziak, kierownik budowy. Jest też wielu innych budowlańców, którzy angażują się, koordynują pracę. Nie jestem w stanie ich wszystkich wymienić. I oczywiście moje wyrazy wdzięczności kieruję do parafian, którzy systematycznie wspierają to dzieło budowy i to, że jesteśmy na takim etapie, na jakim jesteśmy, to jest Wasza zasługa. Z całego serca dziękuję. Bóg zapłaci.